Marcin Wojciechowski, witam Państwa bardzo serdecznie z Wyższej Szkoły Logistyki, gdzie dziś odbywają się drzwi otwarte dla przyszłych studentów. I właśnie o tym wydarzeniu i o współpracy ze szkołą porozmawiam z moim Państwa gościem, panią Igą Bajan z firmy Maraton. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku może powiedzmy, czym zajmuje się firma Maraton? Firma Maraton działa od 2004 roku. Wcześniej byliśmy tylko i wyłącznie firmą transportową. Teraz po wybudowaniu nowego centrum logistycznego już jesteśmy firmą logistyczną, mamy dużo bogatszy portfel usług, więc zajmujemy się i magazynowaniem, jesteśmy też samowystarczalni, jeżeli chodzi o naszą flotę i nasze usługi. Także no, szeroko pojęta logistyka. Pytanie, dlaczego pani się pojawiła tutaj na drzwiach otwartych? Bo rozumiem, że współpraca ze szkołą funkcjonuje już od dawna. Współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki trwa już od 4 lat. Nie zamykamy się tylko na swoją działalność. Jesteśmy młodym zespołem, więc no, współpraca ze szkołami średnimi, z Wyższą Szkołą Logistyki jest dla nas dość naturalna. Próbujemy budować nowy, świeży zespół i tak go wypełniać przez rozwijanie naszego portfela usług i, tak jak wspomniałam, wybudowanie naszego centrum logistycznego. Potrzebujemy dużo nowej krwi. Wyższa Szkoła Logistyki takie możliwości daje przez to, że też uruchomiła studia dualne, z czego też czerpiemy, bo faktycznie ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, są zainteresowani, bardzo, bardzo angażują się w naszą pracę i też zostają z nami, więc stąd nasza wizyta tutaj. Jak wyglądają te studia dualne, ta praca również, bo ja również z doświadczenia po praktykach tego typu wiem, że czasami to się kończy parzeniem kawy, jakimiś takimi pracami mało ciekawymi. Jest tak u Państwa, czy studenci faktycznie mają tam konkretne obowiązki? O nie, nie, nie. No, parzenie u nas kawy... Mamy dość dobry ekspres, który automatycznie tą kawę robi, więc każdy może podejść, kliknąć guzik i tą kawę sobie zrobić. U nas naprawdę dużo się dzieje. Na wysokich obrotach działamy, więc nie ma możliwości, że ktoś stoi przy kserówce, przy kawie. Studenci, którzy do nas przychodzą, są z konkretnych kierunków, mają konkretne oczekiwania i my staramy się wrzucić ich na głęboką wodę i przez 9 tygodni wiedzy teoretycznej, którą dostają na Wyższej Szkole Logistyki, musimy to wdrożyć im w życie. Musimy im pokazać, jak to od praktycznej strony wygląda, tak żeby też po tych 9 tygodniach u nas praktyk czuli się pewniej na wykładach teoretycznych, więc... Wydaje mi się, że dajemy im naprawdę dużo emocji i wdrażamy ich bardzo szybko w ten świat logistyki, w praktykę, którą jeżeli będą chcieli kontynuować rzeczywiście tą ścieżkę zawodową, żeby wiedzieli, z czym to się je, na co się piszą i żeby jak najwięcej pod okiem naszych menadżerów się dowiedzieć i naprawdę pójść z kopyta dość szybko, ostro, żeby wdrożyć się w zawód. Jest szansa kontynuowania tej kariery właśnie u Państwa? Są przypadki, że osoby zostają dalej w firmie Maraton i pracują? Mamy obowiązek zapewnić zatrudnienie tym studentom, więc zostają. Oczywiście mają wybór po jakimś tam okresie, czy zrezygnować, czy pójść inną ścieżką, czy zostać u nas. Mamy to szczęście, że faktycznie jeżeli na tablicy naszych pracowników mielibyśmy odhaczyć, kto odszedł, a kto z nami został, zdecydowana większość zostaje. Nasza kierowniczka transportu, czyli dziewczyna, która ogarnia cały nasz zespół, całych dyspozytorów, też wywodzi się z Wyższej Szkoły Logistyki. Także to jest dziewczyna, która ogarnia cały transport u nas i to też jest duży sukces. Mamy też osoby, które prowadzą po kilkanaście aut w tym momencie. I to też są studenci Wyższej Szkoły Logistyki, którzy jeszcze nawet nie skończyli tej szkoły, ale przez to, że studia dualne dają tą możliwość wiedzy teoretycznej i praktyki u nas, już sobie świetnie z tym radzą. Studenci są zadowoleni, a Państwo są również zadowoleni właśnie z tych osób, które do Państwa trafiają, a później zostają? Ten poziom uczenia, kształcenia w Wyższej Szkole Logistyki jest wysoki? Ale rzeczywiście, że tak. No, na własnym organizmie ich wychowaliśmy, więc tak, to są ludzie, którzy się sprawdzają. To są ludzie, których chcemy pozyskiwać, którzy się u nas naprawdę sprawdzają. Także jesteśmy wdzięczni za współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki i chcemy ją kontynuować na pewno. Dzisiaj drzwi otwarte. Dlaczego warto się tutaj pojawić? Gdyby pani mogła również zachęcić jako osoba, która ma do czynienia na co dzień z osobami z Wyższej Szkoły Logistyki. Jacy to są studenci? To już mówiliśmy, że to są studenci z dużymi kompetencjami. Dlaczego warto przyjść dzisiaj właśnie na te drzwi otwarte?
Jeżeli z perspektywy, gdybym wróciła do czasów, kiedy faktycznie byłam w liceum, nie wszyscy wiedzą, jaką ścieżkę kariery obrać. To są drzwi otwarte, które pokażą z każdej perspektywy świat logistyki. Teoretycznie, praktycznie ja jestem tutaj, żeby pokazać logistykę trochę z innej strony. Logistyka to przygoda, żeby pokazać też, jak można się tym bawić, jak można zasoby logistyczne wykorzystać troszeczkę w innym kierunku, w bardziej luźnym. Więc warto tutaj się pojawić, żeby albo się utwierdzić w tym, że chcę iść do Wyższej Szkoły Logistyki i kontynuować karierę w logistyce, albo jeżeli nie jestem przekonany, zobaczyć, że dobrze, może idźmy na inne dni otwarte i sprawdźmy, czy inny kierunek nie byłby dla nas na przykład lepszy. Niech to zaproszenie będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pani Iga Bajan była naszym gościem. Rozmawialiśmy o tym, co daje Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu i o drzwiach otwartych, które cały czas jeszcze dzisiaj są do Państwa dyspozycji. Do godziny 14:30 można się tutaj pojawić.